Endoplastyka stawu kolanowego polega na tym, że wymieniamy powierzchnie stawowe, które uległy w procesie choroby, zwanej chorobą zwyrodnieniową, uszkodzeniu. Zabieg zaczyna się od tego, że zanim pacjent się znajdzie na bloku operacyjnym, to ja oznaczam swoimi inicjałami kończynę operowaną. Kończyna jest przygotowana, czyli jest umyta, obłożona i dopiero wtedy ja przystępuję do właściwego zabiegu. Polega to na tym, że muszę dotrzeć do stawu, muszę ten staw otworzyć, a następnie przy pomocy specjalnego instrumentarium wycinam chore powierzchnie stawowe i dopasowuję zgodnie z instrumentarium właściwe implanty. Ten zabieg trwać powinien około godziny. Wszystko jest przeprowadzone w znieczuleniu tak zwanym zewnątrzoponowym albo podpajęczynówkowym, czyli my to tak mówimy w skrócie od pasa w dół albo do lędźwiowym znieczuleniu. Takie znieczulenie pacjenta jednak nie obciąża tak bardzo jak znieczulenie ogólne. Dlatego to jest tak ważne i praktykowane w naszej klinice. Właściwie można tak powiedzieć, że pacjenci od razu po operacji, a już na pewno po pierwszej dobie, mogą stanąć na operowanej kończynie, czym bardzo są niejednokrotnie zaskoczeni, bo przez szereg lat dolegliwości bólowe nie pozwalały na to, żeby swobodnie, w pełni obciążyć kończynę dolną. Tymczasem po takim zabiegu jest to możliwe.